Cześć, siemanko ludzie, ja jestem z Maciek, a to jest kolejny odcinek Devil May Cry. Nagrywam to, kurczę, trzeci raz i strasznie mi się nie podoba to, że Audacity mi się zaczyna pierdzielić i po prostu nagrywam mikrofon, wciskam pauzę, znaczy nie pauzę, tylko tak jakby przestań nagrywać przycisk, no i... Audacity nie odpowiada i wyłączył się i po prostu i nie mogę odzyskać tego pliku. W każdym razie mam nadzieję, że tym razem po reinstalacji Audacity będzie mi działać, będzie mi się nagrywać cały czas, więc mam nadzieję, że teraz będzie dobrze. Okej, więc jak zauważyliście, teraz mamy długą cutscenkę, a to dlatego, że jest zmiana postaci, taka fajna, kurczę, fajna akcja. O, widziałem tam teksturę, która była dziwnie zrobiona. Okej, no i co my tutaj widzimy? Widzieliśmy doktorka, który wsadził miecz Yamato do jakiejś dziury, no i w ten sposób wpuścił do tego świata tych ludzi wielkie zło, wszelkie zło, które teraz zabija ludzi, zabija cywilizację całą i kurczę, no i spoko, no i tu mamy rodzinkę, która się chowa, dziwnie się schowa, jakby nie mogli się schować w domu, w piwnicy, no i... Jakiś ktoś ich uratował. Kto? Na pewno nie Nero, na pewno nie Dante. Mamy tego rycerzyka, z którym walczymy. Walczyliśmy do tej pory. No i oni, no i te rycerzyki niby rozwalają te wszystkie zjawy, prawda? No i tu mamy tego wielkiego kolosa, niby zbawcę, czy coś takiego. A to tylko taka gra. Zaraz się zresztą przekonacie. Nie bójcie się. Nawidził nas Zbawca. Przynosi nam wybawienie. Okażmy skruchę i radość, bo... nadchodzi nowa era. Bardzo ciekawe przedstawienie. Wow! Rozwalił wszelkie zło. Wow! Powinniśmy mu dziękować i go czcić. Oczywiście, że nie. Niezłe przedstawienie jak na kogoś tak starego. Haha, oczywiście. A Dante jak zwykle musi powiedzieć swoje. No i okej. Zmiana gracza umożliwia objęcie kontroli nad Dante. Witalność, zgromadzona energia, dusze i kule zostaną przeniesione do nowej postaci i będą mogły zostać użyte do wzmocnienia Dantego. Dobra, więc zaczynamy misję 12. Nowy początek. Okiełznaj moc legendarnego łowcy demonów. No to jedziemy. No to jedziemy i mam nadzieję, że sobie poradzę i tym razem. Okej, więc tu na wstępie od razu mamy taką jak to się nazywa, walkę przyzwyczajającą nas do Dante, chociaż wiadomo, dobra, mamy tego shotguna, patrzcie jaki ten shotgun jest mocny, patrzcie na to, parę razy strzelić i już, raz, dwa, trzy, cztery razy trzeba strzelić, żeby umarł. Ja pierdzielę, to mi się strasznie podoba. Okej, mamy tutaj jakieś kryształki, to te kryształki sobie weźmiemy. I nie będziemy marnować żadnej wielkiej mocy na te robaczki tutaj. To akurat nie byłoby takie ciekawe. Okej, dobity. Jeszcze tutaj, gdzie ty jesteś. Okej. Oczywiście jakbym tak grał cały czas, to bym sobie farmił te czerwone kryształki, bo widzicie, mam 66 tysięcy? Tak, 66 tysięcy mam. A to dlatego, że po prostu no gram trzeci raz w tę mapkę, znaczy w mapkę, nie mapkę, tylko misję, bo oczywiście te błędy mi wyskakiwały. No i oczywiście, kurczę, punkty z poprzednich dwóch
playów, że tak powiem, się naliczyły. No i po prostu mam więcej punktów niż powinienem mieć, grając tak pojedynczo. No po prostu, no mam więcej punktów. No cóż, fajnie, to mi się bardzo podoba. Mogę sobie coś kupić fajnego. Oczywiście ja nic nie kupuję za to, chociaż coś tam może się zdarzyć. Coś raz, dwa razy. Okej, więc mamy tutaj cutscenkę, w którym mamy nowe moby. Mamy nowe moby przedstawione dla nas, dla Dante. I chyba Nero nie będzie z nimi walczył, chociaż nie wiem, zobaczymy. Tu zarąbiste takie slow motion zrobili. No i do widzenia, to by było na tyle. Ha, okej, więc walczymy. Dobra, testujemy sobie znowu tego shotguna. Proszę bardzo, raz, dwa, trzy. Piękny styl. Giniesz ty. Raz, dwa, trzy, teraz ty, a potem ty. I bum. Proszę bardzo. Oczywiście Dante nie ma tej ręki, tej demonicznej ręki, dlatego tu będzie troszkę trudniej, znaczy trudniej. Może nie będzie trudniej, jeśli ktoś grał Dante przez wszystkie trzy części poprzednie. No to wiadomo, że jest przyzwyczajony do sterowania. Ło, uwaga! O, widzicie jaki refleks? Kurde. Akurat chciałem się podrapać po twarzy i nie byłoby fajnie, jakbyśmy dostali tym ostrzem po twarzy. Dobra, tutaj sobie weźmiemy to i to. I świetnie. To mamy oczywiście windę, skrzydlaty talizman. Mamy skrzydlaty talizman, no i oczywiście już jesteśmy na dole. Jak żeby inaczej. Nie ma tu już mocy Boga. Budynek sztabu zaczyna się zawalać. Masz mniej niż 10 minut na ucieczkę. Mamy mniej niż 10 minut na ucieczkę. Holy shit, co my teraz zrobimy? No, raczej będziemy uciekać. Tylko sobie tutaj zbiorę te wszystkie rzeczy. Bo tak średnio zauważyłem, że w poprzednim odcinku nagranym tym samym, tylko skasowanym, i jeszcze w poprzednim uciekłem w 5 minut, więc wiecie, 5 minut, no to wiadomo, że drugie 5 minut mamy w zapasie, a raczej 4 minuty, żeby tak nie było na stych. No i sobie pozbieram, właśnie będę zbierał te wszystkie czerwone rzeczy, żeby nie było. Dobra, więc tutaj mamy tych naszych przyjaciół, którzy są bardzo, zauważyłem, że są bardzo, bardzo podatni na tego shotguna, dlatego ja tego shotguna będę bardziej używał niż Rose i Mary. Rose i Mary chyba to są. Aż sobie sprawdzę. To są listy umiejętności chyba. I Bony i Ivory. O to mi chodzi. Coyote A. Aha, Coyote A to jest ten, no wiadomo. Miecznik, strzelec. Błyskawica, gwardzista, miecznik. A dajmy sobie błyskawicę, żeby był szybki. Rebeliant. No i Rebeliant to jest ten miecz. Zarąbisty miecz. Okej, okay, nie wiem o co w tym chodzi. Nie wiem o co chodzi w tym szybkim stylu. No ale okej. Okay. A, on chyba inaczej wali mieczem. No dobra, w każdym razie przetestujemy sobie potem te. Ja sobie przetestuję potem te inne. Wow. Przetestuję sobie potem te inne. inne tryby. Okej, okay, przestańcie mi się tu bronić, kurde, i was tak, i tak was zabiję. Dobra, lecimy sobie na górę. Okej. Tutaj mamy czerwone kształki, oczywiście, i to, no to sobie weźmiemy, bo jak żeby inaczej. No przecież, kurde, jak mógłbym tego nie brać? Już zaraz będziemy mieć, kurczę, 73 tysiące z tego, co... No, albo 70. Zawsze lepsze to niż nic. Nie wiem, czy tak jest szybciej, czy tak. Chyba nie ma różnicy, bo i tak się zatrzymuje. Dobra, idziemy dalej. Ło, się zawaliło. Okej, okay, czyli jesteśmy tutaj w tych ostrzach, co się bo tak bardzo męczyłem w którymś tam odcinku. No i w każdym razie mamy tutaj znowu zjawy, znowu będziemy z nimi walczyć. No i zauważyłem, że właśnie te zjawy są bardzo podatne też na tego shotguna, więc ja... Więc te zjawy będą zabijane shotgunem, a potem dobijane mieczem. Okej, okay, chodź tu. Chodź tu, zgaszę cię. Chodź tu. Proszę bardzo. Okej, okay, no i dobijamy mieczem. Proszę bardzo. I świetnie. Haha, i gitara. Dobra,
Więc włączamy tutaj ten... Włączamy tutaj to... Znaczy wyłączamy to ostrze. Klucz czasu. Akurat to ostrze już całkowicie się wyłączyło, więc nie ma co tutaj się spieszyć, a raczej musimy się spieszyć, bo jednak mamy już niecałe 7 minut. Znaczy no, niecałe 8 minut chciałem powiedzieć. Okej. Okay. Kurde, voice cracka dostałem. Mam nadzieję, że się nie dostanę na voice crack. Coś tam, taki kanał voice crack of coś tam. O, voice crack of the day, czy coś takiego. Of the week, nie wiem. Dobra. Wow, nie tam, oh fuck. Nie tak. Tak, okej. Okay. Uwaga. Aha. Uwaga. Oh fuck. Jest. Udało się za pierwszym, no, tak jakby za pierwszym razem. No i gitara. Jeszcze tu coś będzie, jeszcze tutaj. Okej. Okay. No i spoko. Czyżby to był koniec? Nie, jeszcze będzie druga połowa. Znaczy, tak jakby druga połowa. Jeszcze tutaj po prostu będzie jedna walka. Tak jakby największa walka. Dobra, mamy shotgun. O! Od razu sobie to zniszczymy. Dobra, to chyba coś... Jeszcze sobie to możemy zniszczyć. A, już, kurde, nie zdążymy. No dobra. A, jednak. Okej, okay, czyli mamy tutaj już tych rycerzy, prawda? No dobra, więc ja sobie tutaj pozbieram te... Przy okazji, zabijając tych rycerzy... Będziemy sobie... A ty co mi tu, kurde, stajesz plecami do mnie? To tak niekulturalnie, wiesz? Sukinsyno, jednak taki niekulturalny jesteś, że ja... Dobra, won mi stąd. Proszę bardzo. Oj, Dante jest naprawdę mocny. Naprawdę jest mocny. Ale wiadomo, przecież to jest, kurczę, od samego początku jego istnienia Dante jest po prostu... W sumie nie wiem, co... Nie wiem, co robił Dante w młodości. W każdym razie wiem, że odkąd wiem o jego istnieniu, zawsze był łowcą demonów, więc no cóż. Już ma doświadczenie, jest silny i na pewno jest silniejszy od Dante. Mimo że walczyliśmy Dante, to mogliśmy go spokojnie pokonać. Ale to wiadomo, bo to było, bo jakżeby to wyglądało, że jak nie możemy go na przykład pokonać, co to byłby za boss nie do pokonania, to byłoby bez sensu nawet, ale to wiadomo. Nie, żadnej innej opcji nie może być. Dobra, co ty mi się tu szykujesz? O nie, to taki jesteś, tak? Proszę bardzo, no to takie coś zrobiliśmy. Okej, okay, jeszcze tutaj sobie to rozwalę. A nie, sił nas nie pokonasz, czyli... Sił nas nie pokonasz. No dobra, czyli ten... Aha, czyli tego nie rozwalimy. Ale tutaj jeszcze sobie rozwalimy to. To i coś na górze jeszcze tutaj będzie ciekawego? Nie sądzę, żeby tutaj coś było. Może tutaj coś jeszcze będzie. Zobaczymy, przejdę się tam. Główna komnata. Okej. Okay. Czyli tu mamy tylko to. O, jednak się będziemy napierdzielać z kimś. Okej. Okay. Czyli po prostu zniszczymy te miecze. Okej. Okay. Co to jest? A, miecz się wbił. Okej. Okay. Won mi stąd. Won. Niedobre miecze. Tutaj jeszcze nie byłem w poprzednich odcinkach, w sensie nagrywanych, nagrywanych w sensie ta sama misja, więc kurczę, taka dodatkowa misja, w sensie walka mi, bardzo mi się podoba, okej. Okay. O. A, double kill. Czy to wszystko? Raczej wszystko, ale tam nie będziemy iść. Tam nie będziemy iść jak na razie. Przejdziemy się do wyjścia. Potem jeśli będziemy mogli, to się po prostu wrócimy. Chociaż nie mam pojęcia, czy to będzie możliwe. Ale zobaczymy. Może jeszcze będziemy mogli wrócić do tego. Chociaż z drugiej strony chyba raczej nie. No ale już trudno. Zawsze mogę jeszcze raz przejść tę misję i po prostu zobaczyć, co tam jest i zdobyć to wszystko. A nie, czyli jednak nie będziemy mogli się tutaj wrócić. No dobra. Ale jednak zawsze można powtórzyć misję i to mi się podoba. Okej. Okay. Okej. Okay. Come on. Jak na razie ładna pogoda, wszystko ładnie, pięknie, tam mamy to miasto, ale kolosa nie widzę. Albo jest, ale ja go nie widzę. Czy to statua wolności tam? Nad głową Dante? Kurde. Dobra. No dobra. Tutaj jeszcze możemy sobie rozwalić to.
Okej, okay, to się bardzo przyda. Nie wiem kiedy, ale na pewno się przyda. Te czerwone coś tam. Okej. Okay. Jeszcze tutaj. Raz, dwa. Kurde. Dwa. No i to wszystko. Okej. Okay. No to raczej będziemy iść po prostu. No i mamy taki ładny widok na miasto. Wszystko ładnie, pięknie. Oczywiście. Oczywiście, co się dzieje teraz w mieście jest, no cóż, nie za bardzo miłe dla mieszkańców tego miasta. Ale okej, okay, nas to nie obchodzi. Ostatni look na katedrę. No i uciekamy. Nie ma co. Zakon miecza, tak? Tak. Holy shit. Nie słyszał pan o nich? Proszę wybaczyć, ale nie jestem biegły w sprawach religii. To małe zgromadzenie, które rezyduje w twierdzy Fortuna. Przypuszczam, że słyszeli o nich tylko ci, których naprawdę to naprawdę interesuje. Na przykład pani. Dokładnie. Co pan wie o Spardzie? Z tego, co mi wiadomo, wciąż otacza go aura niedopowiedzeń. Okej. Okay. Sparda był niegdyś lordem miejskim. Ludzie, którzy mieszkają w jego mieście, do dziś go czczą. Niczym Boga. Czczą demona? To pokojowy kult, nie ma w tym nic złego. Problemem jest zakon. Ostatnio dostali gorączki. Urządzają sobie prawdziwe polowania na demony. Może chcą założyć zoo? Nie tylko na demony. Polują też na diabelski miecz. Taki jak pańskie. Dobrze, w takim razie to na pewno będzie muzeum. I co z tego? A co jeśli spowodują nimi niecne pobudki i za całą akcją stoi diaboliczny plan? Wtedy byłoby to coś, czym mógłbym się zająć i... Trish! Gdzie ona polazła? See you there. Do zobaczenia na miejscu. Wszystko musi się zawsze komplikować. Okej. Okay. Mam nadzieję, że wam się podobało. Dajcie łapkę w górę. Subskrybujcie. Na razie.